W tej chwili to nie mam za dużo czasu, żeby oglądać bajki, chyba że robię to z córką, ale ona ma już 9 lat i właściwie to nie wiem, czy to można nazwać bajką. Jesteśmy fanami Mandaloriana. Jest to trochę bajka, trochę baśnia, trochę po prostu film też dla dorosłych. Ja jestem kinomanem, uwielbiam filmy. Jest mnóstwo filmów, właściwie nie mam jednego ulubionego filmu, do którego bym wracał. Niektóre robią na mnie tak duże wrażenie, albo zrobiły, że wręcz boję się je oglądać i sobie dozuję te wspaniałe filmy. Jest tego naprawdę dużo. Uwielbiam filmy. A jeżeli chodzi o superbohaterów? Oglądam, znam wszystkie. Większość mi się bardzo podoba. Nie mam ulubionego, ale z chęcią oglądam te filmy. Może Batman jest jakimś taką postacią. Właściwie nawet nie wiem, czy chodzi o postać, ale jakby ten mrok i klimat tego filmu w różnych odsłonach reżyserskich bardzo mnie wciąga. No, niech będzie. Nie wiem, Strażnicy Galaktyki to jest Marvel cały czas? Marvel. Też bardzo podoba mi się ten film. Z zupełnie innej strony jest to jakby ujęte. Mam wrażenie, że ostatnio jakby seriale są interesujące, przynajmniej dla mnie, mówię o sobie. To są pierwsze trzy odcinki, potem jest coraz słabiej i zdarza mi się nie dotrwać do końca. Super, jeśli jest równo, jeśli po prostu czuję do końca satysfakcję i w tym ostatnim momencie jeszcze większą i niezmarnowany czas.